nieposłuszny. Bo żyjemy nie tylko jako ciało i krew, ale jest duchowa rzeczywistość. Wiecie, co jest ważne? Zrozumieć to. Mieć świadomość tego. Poznać to. O co chodzi Bogu? Jak Bóg działa? Duch Święty jest we mnie, jestem świątynią Ducha Świętego. Amen? Jest duchowa rzeczywistość. Ja mogę modlić się i wpływać na ludzkie życie. Ja mogę pościć i robić i oglądać przełomy, jakieś zmiany niesamowite. Bo jest duchowa rzeczywistość. Ja mogę czasami komuś głosić Ewangelię i on będzie strasznie zamknięty. I w ogóle nie będzie chciał słuchać. Ale mogę modlić się, pościć i później mu głosić, a jego serce będzie otwarte. Dlaczego? Bo jest duchowa rzeczywistość. Bo jest coś duchowego. Kiedyś słuchałem jedno świadectwo jednego brata, który mówił, że są zwierzchności nad narodami i trzeba modlić się o to. Ja wierzę w to, że są czasami całe narody albo całe miasta związane jakimś grzechem, jakąś nieprawością. I jest ważne, żeby to rozeznać, walczyć o to, zmieniać to. Jeden brat opowiadał, że mówi, był w jednym kraju. Ten kraj, czy to miasto, akurat w tym mieście była granica i to były dwa różne kraje. Było miasto w jednym kraju i za granicą przejście graniczne i drugie. I czasami jedni chodzili tam kupować rzeczy. I mówił, że robili ewangelizację. I ludzi przy granicy, którzy przechodzili, rozdawali im ulotki. I mówi, to było zadziwiające, jednej kobiecie dali ulotkę. Czy wie pani, wieczorem będzie ewangelizacja, mogłaby pani, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Rzuciło mi, proszę ode mnie odejść. I mówi, przeszła przez granicę i z drugiej strony też rozdawali ulotki. I od razu przyszła jedna osoba i też jej dała ulotkę. A on mówi, a co to jest? A ewangelizacja będzie. A chętnie przyjdę. On mówi, to było zadziwieniem dla niego, ona tylko przeszła może kilkadziesiąt metrów. Ale to mu pokazało, że jest duchowa rzeczywistość. Jest coś w duchu. Jest coś, czego nie widzimy. Przecież my mamy różne nastroje. Coś wpływa na nas. To jest tak? Jest. I my musimy to rozeznać. Apostoł Paweł mówi, jeżeli chodzi o duchowe sprawy, my musimy być świadomi rzeczy. Że my nie jesteśmy po prostu krwią i ciałem. My nie jesteśmy robotami. Po prostu jak będzie papu, jak będzie spanko, to wszystko będzie dobrze. Czasami się wyśpisz i jest źle, a czasami się nie wyśpisz i jest dobrze. Bo wcale to nie tylko na tym polega. Oczywiście śpimy, jedzmy, wszystko jest okej. Okay, ale jest duchowa rzeczywistość. I Bóg mówi, że my w duchu musimy mieć rozeznanie. Co się dzieje wokół nas? Jakie są okoliczności? Biblia nam pokazuje, uczy nas tego. O darach ducha. O darach ducha nie chcę dzisiaj mówić. Mówiliśmy wiele na grupach domowych. Ale jeżeli chodzi, ja tutaj mówię nie tylko o dary duchowe, ale jeżeli chodzi o duchową rzeczywistość, której jesteśmy częścią, jest to ważne, aby być świadomy rzeczy. Żeby wiedzieć. Dlaczego? Bo apostoł Paweł mówi, Biblia mówi, że jeżeli nie wiemy i nie mamy właściwego zrozumienia, to prowadzą nas, gdzie chcą. To diabeł albo świat prowadzi nas, gdzie chce. I nie mamy rozeznania. I wchodzimy w różne niewłaściwe rzeczy. I kościoły, i wierzący angażują się w sprawy, które są nie tylko niewłaściwe albo nie z Boga, ale które są z diabła dokładnie. Które są zwiedzeniem, które są z piekła rodem. Czasami bardzo ładnie wyglądają, czasami są bardzo grzeczne. Na przykład ostatnio jakaś ustawa jest w naszym kraju, że dzieci teraz się zburzą, będzie dzieci, to młodzież, sorry. Ale dobrze, dzieci nie ma, są na szkółce. Ale jest ustawa, że nie można klapsa dać dziecku. I to bardzo jest takie mądre. I uzasadnione, bo my chcemy kochać dzieci, bo chodzi o to, żeby nie było przemocy w domu,
żeby była miłość, tak wszyscy razem, wszyscy fajnie, tak będzie. Wcale nie będzie, to z piekła jest. Amen? I trzeba to powiedzieć, to z piekła jest. Bo Biblia mówi całkiem inaczej. I ja nie mówię o katowaniu dzieci. Oczywiście, że nie, ale jeżeli chodzi o dyscyplinę, Biblia mówi inaczej. I my musimy mieć rozeznanie. I czasami jest coś takiego, że słuchasz jakichś rzeczy, ona się wydaje taka mądra, tak myślisz, wow, no to chyba może nawet Bóg w tym jest. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością, wszyscy się kochamy. Komunę założymy. I będziemy wszyscy razem mieszkać. Bóg jest miłością. Jak to ładnie wygląda, jak to ładnie brzmi, to chyba musi być z nieba. Nie, to z piekła jest. Jak nie mamy rozpoznania duchowych rzeczy, to kościoły, to świat przychodzi do kościoła i wchodzi do kościoła, ale też kościoły robią rzeczy, które są zwiedzeniem absolutnym. I wierzący to samo, angażują się w rzeczy, które w ogóle nie są z Boga. I to jest napisane w Biblii. Jeżeli mamy świadomość duchowych rzeczy, to nikt nas nie będzie prowadził na manowce. A tak nas prowadzi do niemych bałwanów. I szliśmy jak owce na rzeź. No zobaczcie dzisiaj, jak to się dzieje. Przecież jak czasami z ludźmi rozmawiam, to oni jak zaczynają rozumieć, bo nie, to chyba niemożliwe. To chyba niemożliwe. Z jednym kolegą swoim rozmawiam, mówi, po prostu wy jesteście śmieszni. Po prostu to, co wy robicie, to jest on tak mówi o nas. To jest po prostu nielogiczne. To jest śmieszne. Podnosicie ręce, modlicie się na językach. Co to jest? Wymyślacie sobie coś tam. Że to po prostu to jest takie, co to jest? Co wy tu wyprawiacie? A ja mówię, okej, to pogadamy o was, co? Ucięliście palec jakiemuś gościowi 500 lat temu, zanim idziecie wszyscy. Ja nie chodzę. Nie? Ciekawe. A tam jak relikwia jakaś była, to tam normalnie 400, 500, 1000 osób szło jak barany na rzeź. Za jakimś paznokciem. Kogoś, kto tam umarł może 500, 700 lat temu. To jest dopiero durne. Jak w ogóle tak zrobić? Łażą do niemych bałwanów jak owce, to jest dopiero nielogiczne. Kłaniać się, nie wiem, jakiejś kostce od nogi, no kompletnie bez sensu. Nie wiadomo jeszcze, czyja ona jest. Zwierzęcia, świni, krowy, człowieka, nie wiadomo. Ale czemu tak się dzieje? Brak jest świadomości. Amen? Pomyślmy sobie, brak jest wiedzy, brak jest zrozumienia duchowych rzeczy, że jest Bóg na niebie, jest duchowa rzeczywistość. Jeżeli nie ma tego, to Kościół, to ludzie, to my angażujemy się w rzeczy, dlatego że czasami nam się mogą wydawać miłe, ładnie brzmią, taki humanizm, taka elokwencja, ładnie zrobione. Pewnie to Bóg tak chce. A tak naprawdę, być może cały świat, albo cały porządek świata, który dzisiaj się rysuje, czy zawiązuje, i troszeczkę mi na to wygląda, że jest platformą i płaszczyzną do tego, żeby powstał antykryst. Wszystko, co dzisiaj się dzieje, jeżeli chodzi o ten porządek na świecie, który się rysuje, to jest bardzo, wydaje mi się, dobrą płaszczyzną do tego, żeby objawił się ten mąż niegodziwości, o którym jest napisane w Biblii. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy się nie dali wplątać w jakieś rzeczy, ale byśmy mieli rozeznanie duchowych spraw. Amen. Co Bóg chce zrobić? W jaki sposób Bóg chce nas użyć? Nie jako tłumu, żeby leźć do niemych bałwanów i robić jakieś głupie rzeczy, ale świadomych ludzi, którzy rozumieją, że my nie jesteśmy ciałem krwią tylko, ale Bóg nas zbawił. Jesteśmy Jego stworzeniami. Amen. Dotknął nas i wypełnił swoim Duchem Świętym. Ma plan dla naszego życia. My wiemy jak. Czytamy Biblię, słuchamy Boga, wiemy jak. Idziemy za Nim, służymy Mu i On się nami posługuje. Amen. No i dalej czytajmy. Bóg mówi,
swoim słowie, że my musimy być świadomi rzeczy, żeby nie iść do niemych bałwanów, żeby nie być prowadzeni na manowce.